Mister Longshot leci po złotą piłkę. No zobaczymy. Witam bardzo serdecznie wszystkich na YouTubie. Witam też czat oczywiście. Ciśniemy dzisiaj następny odcinek kariery. Na razie to wygląda tak, że mam overall 86. Jesteśmy na miejscu numer 1. Jeśli chodzi oczywiście o tabelę, ale bardziej interesuje mnie Liga Mistrzów. Tutaj te mecze to takie, wiecie, zobaczyć, troszkę pograć. Gra jako lachu 60 minuta. Dobra, wejdźmy sobie do tego meczu. Może złapiemy jakieś pozytywne oceny. Teraz mamy chyba mecz niedługo z Barceloną w ogóle, więc będzie się działo też. Meczek z Barcą w Lidze Mistrzów. Dobra. Na pół godzinki. Na pół godzinki tutaj wchodzimy. Ale dziwne koszulki. W końcu się można wychillować po tym, jak się grało, kurczę, i Foot Champions, i Rivalsy w tej drugiej lidze, to człowiek trochę odpoczywa. Czemu to tak uderzy? Ale bym się przywitał. Aj. No. Spróbujmy trochę porozgrywać. Pokażmy się do gry. Może... No nie! No zewniaczek nie siadł tak jak chciałem. Myślałem, że to pójdzie tak fajnie po długim. Dobra, daj. Daj, rozegrajmy coś, chodź na obieg. Tak jest. Jest tu ktoś? Mordy. Jaka to asysta była. Ale wykręcone pięknie. 2-0, 67 minuta. Patrzcie jeszcze raz, powtóreczka dla was. Nie pazernie, tylko do kolegi z zespołu. Uff. Nice. Trzeba poprawić trochę swoją ocenę. Potem będzie można trochę posymulować dzięki temu, nie? Ligi. Tak to mi wyrzucą na rezerwę i przypał. Dobra, zagraj tutaj, jestem. Nie no, jak tu piłeczka chodzi. Tak jest, na bok. Kurczę, wcześniej. Wcześniej jakby zagrał, to idealnie by miał. Jestem ciekaw, kto w ogóle gra w Barcelonie, jak to wygląda u nich. Dobra, z góry mordo. Już tutaj raczej tego meczu nie powinniśmy przegrać. Ale słowo nie powinniśmy to słowo klucz. Do mnie gra? Oj, 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 oj. Zdążę, 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 tylko nie udało mi się już podać. No szukaj podań, szukałem, kurczę, podań. Wybij, wybij, wybij to, wybijcie, wyjdźcie stąd. Co goście wymyślili? Jak myślicie, jaki będzie wynik w meczu z Barceloną? Swoją drogą, gdyby ktoś się pytał, czemu na odcinku tutaj jestem w koszulce Juventusu, to przed chwilą grałem Foot Champions i tak dalej, więc... To o to chodzi. Remis z Barceloną? Oj, nie wiem, czy my tu jesteśmy w stanie wyciągnąć remis. Nie chodzi mi o Real. Nie chodzi mi o spotkanie Realu z Barceloną. Chodzi mi... Ale tu jest wysoki ziomek. Chodzi mi o nasze tutaj spotkanie w Lidze Mistrzów. Mamy ich w grupie, czy w lidze. Zwał jak zwał. Spalony? Tak jest. Przydałoby się może spróbować jeszcze strzelić jakąś bramkę? 10 minut zostało. Ty! Główka wygrana, dobra, 8-2 ocena.
Pięknie. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Schodzę do bocznego sektora. Tak jest. I na zewniaczka. Ty, no nie byłem faulowany czasem tutaj? I chciałem, że tak samolubnie na sam koniec, wiecie, żeby przynajmniej spróbować jeden strzał jeszcze fajny jakiś oddać. Dobra. Podam mu. Aj, nie zdążyłem. Świetne umiejętności, tak. Straciłem piłkę i wyskakuje mi świetne umiejętności. Super. A teraz dostałem pracuj nad wyczuciem czasu. Kiedy wróciłem na obronę ładnie. Chodź, 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 chodź. Ej, pamiętacie ile tu miałem gwiazdek sztuczek? Ja zapomniałem. Mogła być kolejna asysta. Dobra, kończ pan ten mecz i zobaczmy co będzie dalej. Jest, jest. Ktoś wchodzi? Nie, no jakie ciasteczka daje w tym meczu. Świetna asysta, 10-0 ocena, pięknie. Top. Daj mi tu jeszcze. Przynajmniej uderzę z dystansu. A zawsze do statystyk będzie. Dobra, 3-0. Wygrywamy w lidze. I teraz pokażcie mi proszę, z kim kolejne spotkanie. Wielki pojedynek z Barceloną. Hat-trick tamtego gościa, któremu ja podawałem? O, widzisz. Zobaczmy. Tak jest, teraz mecz. Czekajcie, muszę iść w to, tak? Z tego co ja pamiętam. Stoimy razem za szefem. Dobry występ, tak, może być też to. Wiadomości od agenta, bla bla bla, to mnie nie interesuje. Dobra, przechodzimy dalej. O proszę, złota piłka, Mr. Haaland. Haaland zdobywa złotą piłkę 2025. To też ciekawe. Ha. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Trening. Oczywiście trening przed meczem z Barceloną, jak najbardziej. Nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Od razu skład pokaż, no oczywiście. Skład to must have, zobaczyć Barcelony. Symuluj całość, tak jest. My jesteśmy na 34. miejscu, Barcelona na miejscu szóstym. Nie mogę zobaczyć ich składu, no nie? Tylko dopiero dzień meczowy. I to jest głupie, że nie można zobaczyć składu przeciwnika. No ale dobra. Zobaczymy dając pauzę na początku, bo niestety składy się też nie będą wyświetlać. Coś, co jest dziwne. I w tamtym roku już tak było. Sancho! Sancho w Barcelonie. Kto oprócz niego jeszcze tam był? Jest lewy, jest potężny Romeo. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Ocena i zaraz sprawdzimy jaką mamy ekipę. Lewandowski, Olmo, Sancho na boku, Zane na drugim. Romeo. A co ja powiedziałem? Powiedziałem coś innego niż Romeo? Nie wiem, mogłem źle powiedzieć. De Jong 8-8, ocena. Co to za ziomek? Romeo powiedziałem. Co to za ziomek? Kerkes, 80 overall, Kerkes. Nie znam. Christensen, Araujo, Kunde, Ter Stegen. Ale tego gościa to nie wiem kto to jest, nie mam pojęcia. Lenglet jest może ze szkółki jakiejś, albo nie wiem skąd. Fati, Torres, Memphis Depay, Rafinha na ławce, Reece James na ławce. Ty, dlaczego?
On w Premier League gra z Boardem of Typek, spoko LO. O, widzisz, to mam ciekawostkę. Dobra, lecimy. Trzeba tego Romeo będzie cisnąć. Panie Robercie, pan nie strzela. Presować Barcelonę, presować, ale dostajemy w tyłek. Ja tak coś czuję, że taki oklep będzie. Spróbuję się ustawić tak trochę wyżej, żeby ich skontrować. O ile dostaniemy w ogóle piłkę jakąś tutaj z przodu. Dobrze, dobrze. I teraz... Nie było tam faulu. Ej, żeby nam Robert nie strzelił. O, żeż ty. To był lewy czy... Nie, to Olmo uderzył. Olmo, ale jako samobój potraktowana bramka. Jak to wpadło. No to ten mecz się zaczyna wybitnie. Możemy powalczyć. Możemy powalczyć z nimi, mówię wam. Ale jak tak będziemy grać, to nie powalczymy. Zew historii, numer 17. Lewy, w tym sektorze możesz przebywać, tam mi się to podoba. Nie, ale nas cisną, ale nas cisną. Olmo tu wie... Co to było? Co to za krzyk? Olmo tu wjeżdża cały czas. Dobra, może drodzy państwo, ja powinienem wyjść trochę po piłkę, trochę porozgrywać. Napędzić te akcje. Iść na skrzydło, no... Co oni mają za pomysły czasem? Gdzie Pedro? Nie, ani nie ma Pedriego, ani Gaviego, nie ma. Na ławce ich nie było, nie wiem. Ale no ruszmy do przodu, proszę was. Przegrywamy 1-0, a ci jeszcze piłkę kutabanią z tyłu, no. Araujo. Dobra, graj po linii. Graj po linii. Patrzcie, wyjdź tylko tam ładnie. Araujo, możesz iść stąd, proszę cię. Siedzi. Jedziemy, tak jest. Ale łupnął. Mister Longshot odpalony, drodzy widzowie. Kto jak nie ja? Cyk. Po długim. Uff. Oby tak Vini jutro pocisnął. W sumie overallem się do Vini... A nie, jeszcze się nie zbliżam, bo to mam 86. Ciekawe, czy dobijemy do 90. Brawo bramkarz, brawo bramkarz. Dobra, bierz tą piłkę, ja tu już uciekam sobie na kontrę. Oj, oj, oj. Żółta, dobra, ej, nie trafiłem w ogóle. Nie trafiłem w tej sytuacji w ogóle. Bramkarz. No co on zrobił? Co to za strata w obronie? Dobra, spróbujmy, spróbujmy. Jeszcze jedna jakaś taka fajna piłka, ja spróbuję z dystansu uderzyć.
Patrz, jakie podanko. Górą. No nie, no to zepsułeś to teraz. Dobra, ładnie. Tak jest. Oj, nie miałem gdzie, już nie wiedziałem gdzie skręcić. Tego Romeo trzeba presować, bo mi się wydaje, że on tutaj może coś może odwalić. Dobra. Oby to była równie dobra połowa dla nas. Przynajmniej remisik tutaj wyciągnięty, to byłoby coś. Pale, nie graj mi. Wyszli pułapką tak fajnie. Zaraz będzie czerwony. Nie no, co ty. Myślałem, że takie podanie poszło. Ja tu już będę grał ostrożnie, stary. Mam żółtą kartkę, to wiesz, nie mogę się podpalać. Dobry odbiór. Ale ich piłka. Zacząłem już Food Champions? Tak, dzisiaj już było grane. Dobra, brawo bramkarz. Ej, naprawdę tak ciężki mecz. Niewiele mi się w ogóle tutaj dzieje z przodu. Oho, oho, ten Kekers, czy jakby tam, dobra, dobrze, że wymyślił coś takiego, oj, bardzo dobrze. Trzymaj lewego. Weźcie tego jak... No, Robert! Robert, nie możesz. Czekam, żeby oni przejęli tą piłkę, żebyśmy poszli z kontrą, ale to jest niemożliwe na razie. Powiem wam, że jak my tutaj wytargamy remis, naprawdę może być... To będzie dla nas sukces. Ale traci w środku, cały czas tracimy. Nie mogę aż tak wracać. Ale nas rozgrywają, bramkarz. Nie było spalonego, serio, tam był sam lewy? Każe mi wrócić do ataku, no ale co z tego, że ja wrócę do ataku, jak tutaj oni sobie nie radzą z tyłu z rozegraniem. Dobrze. W końcu jakaś piłka. Ty, ja tu mam 5 gwiazdek, zapomniałem o tym. I ten ziomek, co gra ze mną, też ma chyba 5. Oj, ale Sane poszedł. Papcie go tam. 86 minuta, lewy wbiega w pole karne i miała być rzutka do niego, z tego co widzę. Dobra, dajcie, my teraz kontra, w drugą stronę. Tam, no rusz się. Kunde mnie skasował. Chciałem, że sobie tam przejdę tak łatwo, a tu jednak nie. Dobra, byle utrzymać to 1-1. Koniec.
Mamy remis z Barceloną i to na wyjeździe, to jest naprawdę dobry wynik. Po mojej bramce jeszcze bardzo fajnie siadło. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało w tabeli. Nie wiem, czy my tu będziemy w stanie w ogóle wejść do następnej fazy, bo wszystko albo porażki, albo remisy. To może być ciężkie. Przeczytaj poradnik przedsiębiorcy. Na razie tego nie chcę. Na razie chciałbym sobie ten mecz przesymulować kolejny. Mamy trening, mamy mecz z Rapidem i to gramy u siebie. Trochę mi się poprawiła... Oj, 28 poziom. Trochę mi się poprawiła sytuacja, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę, więc można sobie dzień meczowy i dajmy przejść do wyniku. Zobaczmy, co tutaj wskuramy. 4-0. Nice. Kondycję pasuje ulepszyć. No tutaj sporo rzeczy pasuje ulepszyć, tylko tak po kolei sobie idę z tym wszystkim. Dostępne 3 punkty i zobaczmy. Na razie strzelanie maksowaliśmy chyba, no nie? I dribbling trochę. Mamy 5 gwiazdek sztuczek, już mam. Tylko nie wiem, gdzie jest słabsza noga. Słabszej nogi mam póki co 4 gwiazdki i chyba się nie da mieć 5. Woleję wykończenie i wolę... Wykończenie 86. Maksujemy to, czy idziemy sobie w podanie albo w dribbling? Sam nie wiem. Zwinność. O, zwinność, równowaga. Też by się przydało. Fizyczność. Ktoś pisał o wytrzymałości. Tutaj jest jedna wytrzymałość i to jest druga. I tak na razie mam 83, to jest dużo wytrzymałości. Może podania? Co myślicie? Długie podania, orientacja, dribbling, fizykę moim zdaniem. Weźmy tą wytrzymałość. Skoczność, siła to nie, ale wytrzymałość możemy sobie wziąć. I tutaj też iść trzeba w tym kierunku, żeby odblokować drugi jeszcze, jeśli chodzi o wytrzymałość. Dobra. Co to za mecz jest? Czy to jest kolejne spotkanie towarzyskie? Mecz towarzyski reprezentacji. Polska-Francja. No ale to kiedy będą eliminacje w końcu? Nie doczekam się chyba. Jest 2025. Nie powinno być eliminacji do Mistrzostw Świata już? Hmm. 2026 to już jest turniej, to nie. Nie, no nie ma tu nic jeszcze. Overall 87. Ty, rzeczywiście wskoczyło. No dobra, to skoro dzień meczowy dalej towarzyski, to przejdźmy sobie do wyniku. Zobaczmy, jak to się skończy. Przegrywamy z Francją 0-1. Kiedy będą eliminacje? To jest dobre pytanie. Następny mecz gramy z Portugalią. Słaby występ meczowy. O, to jest luz. Od początku kariery same towarzyskie. Dobra, dzień meczowy. W ogóle jak nasz skład wygląda teraz, hit. Wygrywamy 2-1, ty. I bramkę strzeliłem z Portugalią. Można? Można. Może być jak normalnej piłce na wiosnę i jesień. No ale jak no, teraz jest jesień 2025. Więc za chwilę będą już mistrzostwa. Wiesz, o co chodzi? Zacznie się 2026 i wtedy będzie turniej już. Nie wiem, o co chodzi. Tak byśmy nie grali w eliminacji do Mistrzostw Świata. Dobra. Trening, klasyka. Się zbugowało coś, czy co? Przejdź do wyniku. Udało się bramkę strzelić, pięknie, top. Nie no, to myślę, że ligę to wygramy, ale co będzie z innymi rzeczami, to nie wiem. Chociaż tutaj tak, wygrać ligę, jak najlepiej zagrać sobie w Lidze Mistrzów. Chyba więcej rzeczy tutaj nie wskuramy, no i overall jak najlepszy, no nie wklepać.
Dobra, potężny Karabag. Co tam Carlo jeszcze mówił? Co tam się wydarzyło? Real wygrał City 1-0. Bayern wygrał... Nie, zremisowali 1-1. Drużyna tygodnia to nie... No tak, to chyba poza tym nic ciekawego. Pokaż tabelę Ligi Mistrzów. No my jesteśmy na 33 miejscu, drodzy widzowie, więc zobaczmy sobie tutaj, co tu się dzieje. Tylko na samą górę muszę dojechać. Na pierwszym miejscu Real Madryt po 5 meczach, 15 punktów. Drugi Milan, trzecia Roma, czwarty Atletik. Gdzie jest? Barcelona na 12. 8 punktów na razie. Dobra, dzień meczowy. No powinniśmy to wygrać. W ogóle trochę się wyróżniam tym overallem. 2-1. Nice. Nice. Jest dobrze. Dobra. Znowu poradnik przedsiębiorcy mam przeczytać? Nie, nie chcę. Dostępne nowe inwestycje. Nie, niech mi się tamte skończą jeszcze, to wtedy będziemy nowe inwestycje robić. Dobra, gramy z 6. miejscem w tabeli. Jest listopad. Kiedy zmiana klubu? No myślę, że po sezonie, no wiesz, wygramy ligę i wtedy trzeba będzie odejść. Strasznie szybko overall tutaj leci, to jest hit, naprawdę. To jest mój drugi sezon rozgrywany. To zaczynałem w polskiej lidze, no nie? 2-1. Jest bramkę w pierwszej minucie strzeliłem. Widzisz, Messi, ucz się. Messi nigdy nie strzelił w pierwszej minucie. Taka ciekawostka. Mam najwięcej asyst. Lol. Zobacz inwestycje, ok. Działanie ukończone. Zarobiliśmy coś. Tutaj w toku jest jeszcze jedna. Mam 400 tysięcy. Na to jeszcze mnie nie stać. Już gwiazdka tutaj będzie. Wiadomość od agenta. Czy gotowy na święta jestem? A czekajcie, zobaczmy w ogóle moja gwiazda. Zobaczmy sobie mój agent. Twoja droga. Bramki strzelone spoza pola karnego. Dwie bramki spoza pola karnego jeszcze muszę strzelić. W rekomendacjach mamy coś ciekawego. Napoli jest na przykład, ale wolałbym iść do BVB i wygrać ligę niemiecką z nimi. To byłoby naprawdę fajne. No i zobaczmy dalej. Trening i kolejny mecz ligowy. Tak, tylko Ronaldo i Zlatan mają strzeloną bramkę w każdej minucie. W sensie od, wiesz, od pierwszej do 90. Taka ciekawostka. Pyk, pyk, pyk. 4-0. Nice. Bramki nie ma, ale zwycięstwo 4-0. Nie wiem, która to kolejka była. A lewy też czasem nie ma, czy ma? Może też być tak. Sezon, zobaczmy. Która to jest kolejka? 17. Nie, to jeszcze. Lewy też ma, aha, czyli trzech takich, ok. Z tym poradnikiem przedsiębiorcy cały czas tu będzie mi wyskakiwało. Mamy grudzień. Trening, klasyka. No tu jest też trochę nudnie, jeśli chodzi o ligę, no nie, 29 poziom. Ale przyjdziemy już takimi koksami do BVB, jak się uda. Dobra, przejdź do wyniku. 2-0, nie, ta liga to idzie tak easy. Co tu jest kolejnego? Mecz z Ajaxem. Pytanie, czy gramy mecz z Ajaxem, czy skipujemy, co? Jak myślicie? Tu jest 1-2. Okej, biorę to. Cyk. Wymaksowane. Gramy skip. Większość pisze, że skip. Z Ajaxem mówicie, że nie będzie ciekawego meczu. No, można skipnąć. Ale jak będę grał już w Borussii, czy tam w innym klubie teraz po transferze,
No, tu spotkań będzie dużo do rozgrywania i będzie ten sezon trwał na pewno kilka odcinków więcej. O nie, wygrywamy! Po mojej bramce! Tak jest! Ale Real przegrywa, lol. Dobrze, brameczka strzelona, mecz wygrany. Można? Oczywiście, że można. Tymi trenerami to mnie denerwują zawsze. Najlepszy zawodnik meczu w Lidze Mistrzów? Piękna sprawa. Gwiazdka niedostępna, dobra. Dalej. Czy ktoś wie, ile tutaj jest kolejek, czy jaki tu jest system? Tu jest... mówiliście mi o tym, że tutaj w tej lidze chyba jest później grupa mistrzowska? Że tak to jest rozwiązane? Jeden zerko. Porto. Kiepskie wyniki menadżera. Jak kiepskie wyniki? Jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze. Wygraliśmy spotkania w Lidze Mistrzów. Co wy gadacie w ogóle? Czekajcie, tak w kalendarzu jeszcze sobie zerknę może. Styczeń. Mamy tutaj... Ej, to już naprawdę niewiele spotkań zostało. No i później zależy od tego, czy przejdziemy do kolejnej fazy, czy nie. Gwiazdka? O, mogę, dobra. Weźmy sobie oto, za tysiaczka. Gwiazdkowe zakupy. Wiadomości od agenta. Za 35 dni dopiero mecz. Ta symulacja tutaj całkiem powoli idzie. W ogóle co myślicie o tym, o tych pogłoskach, że Ronaldo będzie chciał jeszcze na przynajmniej jeden sezon iść do Sportingu, żeby tam zakończyć karierę? Kurczę, chciałbym to zobaczyć. Nawet miał wchodzić z ławki. Menadżer miesiąca, o proszę. Z Porto gramy u siebie. Dobra, trening. Pyk, 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 pyk. 5 nowych wiadomości. Nowe inwestycje cały czas. 700 tysięcy mam. O rany. To siadło. Milion już nawet teraz. To siadło dobrze, te inwestycje. 2,5 miliona, 5 milionów, milion. Ryzyko wysokie. Nieruchomości mieszkaniowe. Szacunkowy przychód. Dobra, ryzykujemy. Jak ja deweloper normalnie. Dzień meczowy. Sporto jeszcze spróbuję sobie to skipnąć. Przegrywamy 4-1. Oj, ktoś pisał, Sporto lepiej zagrać. Kurde. No nie, no rzeczywiście. Zlekceważyłem Porto. Dobra, czekajcie, ile zespołów wychodzi? Powiedzcie mi. My jesteśmy na miejscu 25. 7 punktów. Czat, ile zespołów wychodzi? Jak to wygląda w Lidze Mistrzów? Czekajcie, ściąga szybka. Liga Mistrzów. Tabela 24. Łoj. No dobra, to przechodzimy do meczu, nie ma co. 24. ostatnie miejsce dające awans. No musimy to ugrać. Musimy to ugrać, jak chcemy grać w kolejnej fazie. Ajajajajaj, żeby grać później. Ty, Alisson w Barcelonie, czy mi się wydawało? Dobra, trening. Mega ważny mecz teraz. Co? Za co jestem zawieszony? Czekajcie chwilę. Czemu mnie zawiesili?
Dzień meczowy. No nie. Może za kartki. Nie, czerwonej tam nie było chyba. Albo za kartki. No nie. Wszystko zależy teraz. Ty, wygraliśmy! Wygraliśmy! Wygraliśmy to! Widzowie, może się uda, może się uda. Come on, proszę. Pokażcie mi to. Sezon. Wyniki. Champions League. 24. 24. Ale fart. Ale fart. Jesteśmy w kolejnej fazie. Jesteśmy w kolejnej fazie. Nice. Pavard chyba. Z tego co widziałem, to mi się wydaje, że Pavard tam był w tym, w Atletico. Zobacz resztę, zaraz zobaczymy w ogóle, bo tu będzie się losowanie odbywać pewnie i tak dalej. Pavard, tak, w Atletico. Ojoj, z Borussią gramy. Bayern na 27 odpadli, to czekajcie, sprawdźmy to. Pyk. Pyk, Champions League. Liga. Od dołu. Bayern 27. RB Lipsk 26, co ciekawe. Porto przed nami, City 19. Borussia 14, Arsenal 13, 12. O lololol. To kto na początku? Milan na pierwszym, Real na drugim, Chelsea 3, 4, Leverkusen 5, Barcelona. Oni się też podciągnęli. No to będzie meczycho. To będzie meczycho teraz, drodzy państwo. Liga to nas nie interesuje już teraz. Teraz tylko Liga Mistrzów. Hmm. 4000 punktów do poziomu 30, to już niedaleko. No, dzisiaj chyba zagramy, dzisiaj, tak mi się wydaje, że dzisiaj. Jest 37 minut, to myślę, że zdążymy. Jeszcze coś pyknąć, przynajmniej jeden mecz może, nie? Nawet kompany nie dał rady wyjść z grupy, no tak. O, od razu jest to spotkanie, no to top, gramy. Gramy cały mecz, już bez zawieszeń, bez innych. 1/8 finału. W ogóle powiem wam, ja to byłem fanem tego rozwiązania, jak był tylko jeden mecz. Jak dopiero w finale jakby był, przepraszam, w półfinale jakby był dwumecz, a tak to jedno spotkanie, spoko, mega. Dużo większe emocje to były. Dobra. A zobaczmy jeszcze inne tutaj. W playoffach, jak to wygląda. Okej. Oj, nie to. No to gramy. Ale to będzie ciężkie. To będzie naprawdę ciężkie do ugrania. Będzie mecz z Borussią. No będzie, będzie, będzie. Od razu to sobie skipuję. Myślę, że nawet może dwa zdążymy. Zobaczmy sobie najpierw na skład Borussii. Co oni tam mają ciekawego? Nie, naprawdę, ja karierę gram. Człowiek się chce zrelaksować. Człowiek chce odpocząć od Ultimate Team. A tutaj Thuram, no jeszcze powiedzę drugi na środku pomocy. Szkoda gadać, Malen na boku, Greskan. Emre Can, biegnący dalej za Winim. Kukureja, co ciekawe, ta psoba. Walker gra w Borussii. Kobel 90 overall. Kimpembe też. Dobra. Dajcie znać. Dajcie znać, jaki według was będzie wynik tutaj z BVB. Najlepiej to jakbym im strzelił bramkę z dystansu, nie? Bo to byłoby... To byłoby fajne, bo chcę tutaj przejść do tego zespołu. 3-0 dla Borussii będzie, aha, no tak. Widzowie wierzą, to najważniejsze, nie? Aj, skasowany. Dobra, Walker jak się tak zapędza, to tutaj spróbuję może ich skontrować jakoś.
Tak jest, ładnie. Aj, nie przyjąłem tego dobrze. Czyli trzeba będzie poprawić dribbling, właśnie przyjęcie i tak dalej. Patrzcie. Dobra. No nie, no na spalonym już teraz byłem. Szefie. Faul, faul, faul. Ty, oby bez kontuzji. Nie, proszę, nie mogę nic kliknąć. Dobra. Strzelamy? Emre Can, żółta kartka. Lutuj stąd! Pierwszy strzał na bramkę, Kobel broni. Bez problemu. Dobra, i rozgrywajmy tylko tą piłkę odpowiedzialnie, proszę was. To i każda bramka się liczy. Pięknie, przytrzymane. O. Co się tak zastanowił? Czemu się tak zastanowiłeś? Dobry strzał to był. Spróbuj może z główki. Zamiast na Van Dijka to na mnie. Aj, nie. Inwestycja w dribbling, w kontrolę piłki na pewno. 5 gwiazdek sztuczek jest, ale odskakuje strasznie. Aczkolwiek na razie nie gramy złego meczu. To trzeba przyznać. Kasować Thurama i będzie dobrze. Pasik. Za długo czekają z tymi podaniami. Oj, Malen się rozpędza. Thuram, nie, idź stąd. On nam w końcu wciśnie, zobaczycie. No. Ale mnie złapali na spalonego. Kurczę, ciężkie to spotkanie, bo tutaj też... Ciężko się przecisnąć. A swoją drogą, jak mam przejść do Borussii, to co, to Thurama wygryzę ze składu? Oj, niestety. 1-0 dla Borussii. Ale tam wjechał ziomek. Patrzcie, no bota sobie tak nie przejdziecie, on tą nogę zawsze wystawi skubany. Co zrobić, żeby ten mecz ugrać? No coś z dystansu może... Co myślicie, Żad? Przecież mam mało strasznie miejsca, żeby uderzać z dystansu. Spróbuję może od nich trochę tą piłkę powyciągać. Dribbling to masz tragiczny. Jeszcze nie poinwestowane. Dobra, dawaj. Mister Longshot! Nice! Ale dał! Te techniczne strzały, co siedzą, to hit. Widzę, z Malenem ma problem na boku.
cały czas jest szybszy. O, jest potencjał na kontrę. Thuram, zjeżdżaj mi stąd. Tutaj przez górę przegra jeszcze, przez górę. O kurde. O, ten co wymyślił. Ty, nie ma spolonego. Krótki. No co mnie dogonił, ziomek? Ale mnie wyczyścił, nie? Piękna to była piłka. Nie wiem, czy mogłem tam grać do kogoś, czy nie. Już klapki na oczach. Dobra, spróbujmy może tak. Odegram. I wyjdę na pozycję. Pięknie. Grałem tam do środka, żeby tylko dołożył. W ogóle ja powinienem stałe fragmenty wykonywać, a nie stać tam na główce. Przez tej główki nie wygram, no nie ma szans. Nie, to było za łatwe. O kurde, sobie tym bolorolem poprawiłem jeszcze. Sześciunkowi fryzura zbagowała, patrzcie. Tutaj poprawiłem tylko cyk. I wewniaczek. Nie wiem, czy ten bramkarz nie był zasłonięty, bo to jest Kobel, który ma 90 overall. A się nie popisał tutaj w ogóle. 2-1. Idziemy po Ligę Mistrzów, kurde. A co? Dawać tego Walkera. Muszę im nastrzelać bramek, żeby wiedzieli, kurde, z kim mają do czynienia. O, jaka piła. Bramkarz, możesz do tego... Powiedzcie, że to jest spalony. Co zrobił bramkarz teraz? Czy ktoś może mi sprawdzić, w jakiej najdalszej fazie Ligi Mistrzów był mój aktualny klub? Jestem ciekaw, co oni w historii najlepiej mieli. Ale wątpię, żeby z grupy wyszli, ja przynajmniej nie pamiętam. To już jest i tak sukces. Właśnie tego Thurama. Fajnie, jakbyśmy grali na dwóch napastników, na przykład jakbym grał obok Thurama, co tu się dzieje? Dobra, poczekaj na mnie, poczekaj, ja się rozpędzę. Ciężko, 80 minuta już. A ten, tej kondycji, ojej, tej kondycji jeszcze wystarczy na chwilę. No nie, nie. Rzut rożny, 86. Kogo mam kryć? Dobra, byle nie Thurama i będzie dobrze. Dawaj z góry. Słupek. Wyjazd. Jedna ósma finału najwyżej byli w 2022, okej. Czyli wyszli. O nie, dobra, idę do muru. Ja do muru. Na palcach, panowie, na palcach, wysoko. Kuźwa, nie teraz. Ole nas zbejtował. Gram. Dobra, koniec i tak już nie zdążę. Mamy pierwszy mecz wygrany. To jest najważniejsze, po moich dwóch bramkach, co ciekawe, pamiętacie jak wam mówiłem, że brakuje mi dwóch bramek strzelonych z dystansu? No to właśnie strzeliłem i to Borussii, żeby zrobić transfer do BVB. 2000 punktów, to chyba 30 level już będzie. Tak. Podania, dribbling, widzicie ten dribbling u mnie to jeszcze tak... No dobra, ja bym chciał... Nie, dobra, zróbmy tak. Wymaksujmy sobie te strzały. Już całkowicie.
O, to jeszcze nam zostało i tutaj się zajmiemy dribblingiem i podaniami. No bo obrona, fizyczność, bramkarz to raczej niepotrzebne. 88 overall. Awans w turnieju. Jak awans w turnieju? Jaki awans? To przecież jeszcze rewanż. No to jest dwumecz. Chyba, że jakiś puchar może miałem i nawet... Nie wiem. Dobra. Najlepszego zawodnika mecz na pewno dostałem, nie? Oczywiście, znowu w Lidze Mistrzów. Już drugi do kolekcji. Dobra, mecz ligowy tutaj jeszcze jest następny. Trening. Oj, widzowie, widzę, że nie zdążymy zagrać tego meczu rewanżowego. Będzie w następnym odcinku. Oj, 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 oj. 3-1 winek, to dobrze akurat. Czyli najdalej byli w 1/8. Rozumiem. Moja gwiazda, sezon, no tak to wygląda, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, ale wydaje mi się, że w kolejnym odcinku w ogóle to też będzie transfer, bo mamy już luty i teraz tak, u siebie mamy puchar. Zostało nam z ligowych spotkań raz. Mortki, no tak, następny odcinek to będzie transfer. Jeszcze nie wiemy gdzie, czy to będzie Borussia, czy inny klub. No i mecze Ligi Mistrzów, także no sporo się będzie działo. Zobaczmy sobie jeszcze moją gwiazdę, mój agent. Moja droga, jeśli chodzi tutaj o Borussię, wygląda dobrze, rekomendacje. Z rekomendacji nie ma nic ciekawego oprócz tego Napoli tak naprawdę. Mogę tutaj zmienić jeszcze zespół w mojej drodze, ale no... Czy ja bym chciał przechodzić na przykład do Bayernu Monachium? Nie wiem. Zobaczmy, FC Bayern. Bramki spoza pola karnego musiałbym 15 strzelić, to nie jest do zrobienia. W Leverkusen mają gorszy skład, a zresztą ja wolę Borussię Dortmund niż Bayern, więc nie. Zobaczmy jeszcze na inne ligi. Włochy, Roma mnie nie interesuje. Inter zobaczmy, jak wygląda sprawa. Czekajcie, Inter to będzie... Oto. Aha, z tego klubu do Interu nie pójdę ani do Milanu. No to jest problem. To jest problem. Holandia, nie, Norwegia. W lidze angielskiej już byliśmy i wygraliśmy. To pamiętajcie, że teraz musimy do innej ligi. No jeśli chodzi o ligę, no tutaj nawet nie patrzę. Nie, do Realu mnie... Barcelona, widzicie, z tego klubu w ogóle nie pozyskuje zawodników. Real będzie miał to samo. Tak, Real to samo. Więc no, naszą drogą musi być... Musi być liga niemiecka. No zobaczmy jeszcze francuską, ale we francuskiej do tego PSG to też wątpię, żeby nam się udało iść. Gdzie jest PSG? PSG też nie. Czyli i tak musimy iść do lepszego klubu, żeby już później nawet przechodzić po Borussii gdzieś do Realu i tak dalej. Tak czy inaczej, dziękuję wszystkim, którzy oglądali na YouTubie. Widzimy się następnym razem za tydzień i tam gramy już mecze rewanżowe w Lidze Mistrzów i robimy transfer. Czy do BVB? To się okaże. Trzymajcie się, mordki. Dziękuję i elo. Czat, z wami się widzę za chwilę.